Potrzebujesz czegoś? Możemy chwilę porozmawiać? Dobrze, ja nagrywałem wiadomość dla Goliata. Jak ci się z nim układa? Nie jest łatwo, jak ze wszystkim, co cenne. Nie wyjaśniłem. Opowieść o śmierci mojej żony musiała cię zaskoczyć. Uznałam, że wszystko mi powiesz, kiedy będziesz gotowy. Dziękuję ci za cierpliwość. Oddzielałem pracę od życia rodzinnego. Sądziłem, że to wystarczy, aby Irika była bezpieczna. Tamto wspomnienie, o którym mówiłem. Na czaszce ofiary drży plamka lasera. Korzenny zapach wiosennego wiatru. W celowniku wyzywające oczy o barwach zachodu słońca. To była Irika. Tak ją poznałem. Przypadkiem zobaczyła plamkę mojego lasera i rzuciła się, żeby osłonić ofiarę. Chyba zrobiła na tobie wrażenie. Przebudziła mnie. Jej ciało drży. Nie ze strachu. Z gniewu. Porusza wargami. Jak śmiesz. I ty i ja byliśmy szkoleni, aby narażać życie dla ratowania innych. Ale jak często przypadkowy przechodzień osłania przed kulą kogoś, kogo nawet nie zna. Myślałem, że stanęła przede mną bogini Arashu. Spojrzała mi w oczy poprzez celownik i zachwiała moją pewność. Jak to się stało, że przypadkowa bohaterka została w końcu matką twojego dziecka? Musiałem ją poznać. Jej wspomnienie mnie opętało i oczarowało. Padłem przed nią na kolana. Błagałem o przebaczenie. Pokazała mi, że poza moją pracą jest jeszcze inny świat. W końcu mi wybaczyła, a później mnie pokochała. W rozmowie z Goliatem powiedziałeś, że umarła. Stałem się nieostrożny. Myślałem, że Irika i Goliat są bezpieczni. Zbyt długo nie było mnie w domu. Przyszli po nią moi wrogowie. Kto ją zabił? Batarianie. Szajka handlarzy niewolników, którzy napadali na odległe kolonie Hanarów. Zabiłem ich przywódców. Zapłacili handlarzowi cieni, żeby się dowiedzieć, kim jestem. Ale mnie się bali, więc zaatakowali ją. Powiedziałeś Goliatowi, że wytropiłeś jej zabójców. Irika mnie przebudziła. Kiedy odeszła, znów zapadłem w sen bojowy. Moje ciało ich wytropiło i zamordowało. Szkolono mnie, jak zabijać szybko i bezboleśnie. Jak najmniej cierpienia. Im dałem więcej czasu. Działałeś instynktownie. Zgodnie ze swoimi zasadami nie możesz się obwiniać. Ale ja świadomie zdecydowałem, że ich wytropię. To jedyny raz w moim życiu, kiedy zabiłem z własnej woli. Jedyne ofiary, które mam na sumieniu. Z nikim nie rozmawiałem o mojej żonie od... Chyba nigdy o niej nie rozmawiałem. Nie miałem z kim. Może nie powiedziałam tego tak otwarcie, jak powinnam. Możesz na mnie liczyć, Tain. We wszystkim. To bardzo uprzejme. Dzięki, że mnie wysłuchałaś, Sia. Mój tłumacz chyba właśnie się zaciął. Jak mnie nazwałeś? Sia, kiedyś ci wyjaśnię, co to znaczy.